Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w niedzielny poranek i dzielę się hasłami biblijnymi przeznaczonymi na dzisiaj, na 16 niedzielę po święcie Trójcy. Gdy będziesz jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. To jest 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 11 i 12 wiersz. I dalej, rzekł Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. To jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 32 wiersz. Moi drodzy, gdy będziesz jadł do syta, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu. Izraelici, kiedy ten chleb na pustyni otrzymali, kiedy dostali mannę i przepiórkę, jedli do syta, ale bardzo szybko zapomnieli o Panu, bardzo szybko w nieco innych okolicznościach już ulali sobie ze złota posąg cielca i zaczęli oddawać mu boską cześć. Mimo że doświadczyli Bożej mocy, Bożej łaski, Bożej opieki, mimo że Bóg karmił ich chlebem, to bardzo szybko wyparowało to z ich pamięci, że powinni dziękować i pamiętać, komu zawdzięczają pożywienie i przetrwanie, komu zawdzięczają w ogóle życie i przeżycie. I z nami jest bardzo podobnie. Też codziennie jemy chleb. Ten chleb to oczywiście symbol wszystkiego tego, co nam do życia potrzebne. Tak jak to pięknie Marcin Luter w małym czy dużym katechizmie ujmuje, że to pokarm, odzienie, dom, rodzina, wszystko to, co do życia najważniejsze. Nie tylko materialne przedmioty, nie tylko pokarm, ale całe bardzo szerokie spektrum. I my bardzo często zapominamy w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, że to wszystko mamy od Boga, że powinniśmy Panu Bogu dziękować, że właściwie to On otwiera swoją hojną dłoń i tak nas obficie obdarowuje, a my to bierzemy tak, jakby się nam należało i o Panu Bogu już nie pamiętamy. I warto zwrócić uwagę na to, co jeszcze Jezus w Ewangelii Jana mówi, mianowicie, że Mojżesz dał nam chleb z nieba, owszem, ale Ojciec daje prawdziwy chleb z nieba. Też musimy pamiętać o tym, że oprócz wszystkiego tego, co potrzebne do naszego funkcjonowania tutaj w doczesności, w kontekście materialnym, ale też w kontekście duchowym, tym emocjonalnym, bo to są nasze więzi rodzinne, to też potrzebujemy tego chleba od Boga z nieba. Nie tylko tego chleba, który spożyjemy, nie tylko tego, co nas otacza, dóbr i ludzi, ale potrzebujemy chleba Bożego Słowa, bo to są słowa żywota. Bo ten chleb doczesny, ten chleb, który konsumujemy, no jest właśnie tylko doczesny. Jest tylko po to, żeby zaspokoić nasz głód, po to, żeby wypełnić nasze żołądki, po to, żeby nam się tu dobrze i komfortowo żyło. Tu żyło. Ale przecież będziemy jeszcze żyli tam, w Bożym Królestwie. Tam, gdzie wypełnione zostaną wszystkie Boże obietnice. Tam, gdzie Pan Bóg na nas czeka, ale żeby o tym wiedzieć, żeby uwierzyć, żeby zaufać, potrzebny jest nie tylko ten chleb, który otrzymujemy jako tą mannę z nieba, ale Słowo Boże, które pochodzi z nieba. Ten chleb, który jest nie tylko po to, żeby zasycić na chwilę, ale ten chleb, który jest po to, żeby dać przedsmak Bożego Królestwa, chleb Bożego Słowa. Moi drodzy, życzę wam tego, że gdy będziemy myśleć o chlebie, że gdy będziemy zaspokajać swój głód, gdy będziemy zaspokajać swoje potrzeby, cieszyć się rodziną, bliskimi. Niedziela to jest też czas, kiedy rodzina spotyka się ze sobą i cieszy się z tego, że jest razem. To żeby to było wszystko przyczynki ku temu, żeby Panu Bogu dziękować, ale też przyczynki ku temu, żeby pamiętać, że ten właściwy chleb, zasycający o wiele bardziej niż wszelki pokarm, to jest Boże Słowo. I żebyśmy głodni tego Słowa byli, żebyśmy chcieli je czytać. I dzisiaj udamy się na nabożeństwa, albo już jesteśmy po nabożeństwach, jeśli nieco później oglądamy codziennik. Trochę jesteśmy nasyceni Słowem Bożym, ale myślę, że też nic nie zastąpi indywidualnej lektury, indywidualnego spotkania, wreszcie tego indywidualnego posiłku ze Słowa Bożego. A stół jest obficie zastawiony. Jest co czytać, jest nad czym rozważać. Sporo materiału, żeby Pana Boga poznawać.
i ku temu, żeby za to słowo okazywać mu wdzięczność. Dlatego życzę wszystkim sytości, ale w tej sytości pamięci o tym, który sytość daje i o tym, że właściwy pokarm to Boże Słowo z nieba. Dobrej, spokojnej, rodzinnej, sytej i błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem.